raz sierpem, raz złotem, czerwoną, kołotę! To jeden z łagodniejszych odszyków, jaki padł w niedzielę z ust protestujących pod szczecińską siedzibą Sojuszu Lewicy Demokratycznej Działaczy Narodowego Odrodzenia Polski. Narodowcy protestowali przeciwko SLD jako spadkobiercom dawnych komunistów. Wybraliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko oszczerstwom rzucanych przez postkomunistów z partii SLD, którzy powtarzają te same slogany z okresu stalinowskiego, że narodowe siły zbrojne, nasi bohaterzy, podziemie niepodległościowe walczące o wolną, wielką Polskę, to bandyci, faszyści, sojusznicy Hitlera. Dalej było już tylko ostrzej. Stoimy, proszę Państwa, dzisiaj przed siedzibą organizacji, która tak naprawdę powinna być wiele lat temu zdelegalizowana. Ale niestety, proszę Państwa, jest taka prawda. Gangrenę trzeba wycinać. Nie można jej pozostawić, bo ona pożera całe ciało. A taką gangreną na organizmie polskiego narodu od wielu lat są komuniści. Wobec współczesnych polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej padło wiele przykrych zwrotów oraz oskarżeń. Nie zabrakło odwołań historycznych. Członkowie Narodowego Odrodzenia Polski i organizacji narodowych uznali, że współczesna lewica to spadkobiercy partii komunistycznej. Politycy SLD zostali oskarżeni o blokowanie możliwości rozliczenia osób, które przed 1989 rokiem miały działać na szkodę narodu. Od wielu lat nie możemy osądzić bandytów roku 56. roku 70. stanu wojennego. Nie możemy ich osądzić dlatego, że właśnie SLD, postkomuna, stoi temu na przeszkodzie. Na transparentach mogliśmy zobaczyć napisy śmierć wrogom ojczyzny czy Szczecin strefą wolną od komunistów, Żydów i pedałów. W niedzielnej manifestacji wziął udział około 30 osób, głównie związanych z ruchem narodowym. Nie zabrakło także osób starszych. Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w wydarzeniu? Dlatego, że jest tragiczna sytuacja w Szczecinie, w Polsce. Ludzie biedę przeżywają straszną. Nie mają na chleb, nie mają na opłaty. To jest tragedia, co się dzieje w Polsce. I dlatego przyszłam na tą manifestację. Ja mam do komunistów, proszę pana, pretensje. Do komunistów. Oni, a ci przejęli po nich i nie chcą nic zmienić. Nie chcą nic zmienić. Wolność słowa to dar, który pozwala ludziom na swobodne wyrażanie opinii i poglądów. Gorzej, gdy wolność słowa jest wykorzystywana do promowania haseł nawołujących do nienawiści. Niedzielna manifestacja skończyła się po godzinie. Obyło się bez incydentów.